Dzień dobry, witamy serdecznie na konferencji prasowej. Marcin Oszańca, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Jest ze mną Piotr Woźniak, kandydat do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, tu z Opola, z powiatu opolskiego, członek Lewicy, ale kandydat Paktu Senackiego, popierany już przez Stowarzyszenie Tak dla Polski samorządowe, a dzisiaj również ja chciałbym wyrazić wolę poparcia jego kandydatury do Senatu. Przede wszystkim samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem, z doświadczeniem, z wiedzą, kompetencjami. Takie osoby w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej są gwarantem tego, że nie przejdzie przez Senat ustawa, która mogłaby w jakikolwiek sposób ograniczyć kompetencje, ograniczyć finansowanie samorządów. Przez samorządy myślę ludzi, bo samorządy tworzą ludzie. To samorządy oddziaływują, są najbliżej mieszkańców, oddziaływują na ich życie codzienne. Piotr Woźniak jest tego gwarantem, bo żaden samorządowiec nie zagłosuje za ustawą, która odbiera kompetencje właśnie samorządom. Samorządy trzeba wzmacniać, państwo trzeba decentralizować, bo najlepsze, co nas spotkało po 1989 roku, to reforma samorządowa. Ale również w naszych programach, to o czym mówimy, leży nam na sercu rozwój Opola jako miasta wojewódzkiego, rozwój naszego województwa, rozwój regionu. Zarówno ja i Piotr mówiliśmy o budowie obwodnicy południowej Opola, o trasie średnicowej. Dodam do tego jeszcze pomysły moje, które na pewno Piotr też poprze. Drogę 45 krajową w standardzie drogi ekspresowej, drogę 46 w standardzie drogi ekspresowej, rozwój dróg lokalnych, dróg samorządowych, bo to jest bardzo, bardzo potrzebne. Opole jako bardzo ważne miasto wojewódzkie, jako ośrodek akademicki, jako miejsce, gdzie są jednostki wojskowe, jako miejsce, gdzie kumuluje się przemysł, innowacja, powinno się rozwijać i my, ja i Piotr jesteśmy tego gwarantem. Bardzo proszę, Piotrze. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za wsparcie lidera ludowców na Opolszczyźnie, Marcin Oszańca, znana postać, bardzo mocno zaangażowany w sprawy samorządowe, w sprawy polskiej wsi, w sprawy zmiany infrastruktury, po wsparciu kilku znanych postaci, jak pan rektor Uniwersytetu Opolskiego Marek Masnyk, pan profesor Marek Masnyk, prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski, pani senator Danuta Jazłowiecka, Stowarzyszenie Samorządowców Tak dla Polski. Dzisiaj przychodzi wsparcie ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego, Trzeciej Drogi. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję. Dla mnie to również nobilitacja. Pakt Senacki pokazuje, że opozycja ma szansę na domówienie się nie tylko w Senacie, ale także, mam nadzieję, po zwycięskich wyborach będziemy tworzyć rząd, który będzie rządem wspierającym samorządy. Dzisiaj wiemy, i tu pełna zgoda z Marcinem, że to, co nam się najbardziej udało po 1989 roku, to reforma samorządowa. Jesteśmy zarówno lider ludowców, Marcin Oszańca, jak i ja, z krwi i kości samorządowcami. Z krwi i kości, to znaczy będziemy zabiegać o to, żeby te pieniądze były kierowane w stronę samorządów, ale żeby to samorządy decydowały, na co je przeznaczyć. Żeby nie decydował wyłącznie rząd w Warszawie z naznaczonymi pieniędzmi, które są celowo kierowane z naszej stolicy do małych sołec, małych miejscowości, ale żeby to wójt, burmistrz, prezydent, starosta czy marszałek decydował o tym, gdzie te pieniądze kierować, bo te pieniądze będą racjonalniej wydane tu na dole. Co do tego się chyba zgadzamy. Ciekawe pomysły Marcina Oszańcy a propos zmian infrastruktury. Komunikacja jest podstawą, łączy nas wspólny projekt pomocy panu prezydentowi Arkadiuszowi Wiśniewskiemu w budowie obwodnicy południowej, trasy średnicowej. To są te wątki, które nas łączą programowo, ale także łączy nas silna Europa, silna Polska w Europie i to, żeby nie kłócić się z sąsiadami. O tym są także te wybory. Serdecznie jeszcze raz prosimy o to, żeby 15 października do tych wyborów wszyscy Państwo, niezależnie od tego, jakie macie poglądy, żeby wszyscy Państwo do wyborów poszli i wsparli najlepiej opozycję demokratyczną, czyli partię Paktu Senackiego.